Preset obywatelski. To spróbuję przejść od razu. Jeśli już tych problemów technicznych nie mamy, do e, ostatniego bohatera naszego dzisiejszego wieczoru, do posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego, który za pierwszych rządów PiSu był szefem klubu parlamentarnego PiS, a wcześniej, proszę Państwa, był nawet wiceministrem spraw wewnętrznych. Więc jest. E, Człowiekiem, który pełnił funkcje dość odpowiedzialne. To ten sam poseł, który na chwilę odszedł z klubu PiS, zaczął mówić, że w klubie PiS panuje terror, że niepokorni posłowie są straszeni CBA, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, czyli Policją Polityczną Kaczyńskiego. No i ale zaraz potem szybko mu ochota do buntów przeszła i wrócił na łono pis, pomagając Jarosławowi Kaczyńskiemu utrzymać większość parlamentarną. Arkadiusz Czartoryski jest zresztą znany z różnych swoich no z różnych różne aspekty jego działalności były szeroko dyskutowane w mediach. Wielokrotnie go za różne rzeczy krytykowano. Poproszę o skan numer 16. Zaraz go zobaczymy. Arkadiusza Czartoryskiego. Ja jednak nie będę się w, w sprawy, jakby to powiedzieć, czysto krajowe zagłębiał, bo my tutaj mówimy w tej audycji o, przede wszystkim o zagrożeniach geopolitycznych. Poproszę o skan numer 16. Może się nam uda. Może się nam uda. Eee... Asiator pyta do mnie z pytaniem, czy nie ma przerwy. Tak, odpisuję: Nie ma przerwy, bo czas nas goni. I proszę o skan e, numer 16, jeśli nam się uda. O, udało się. Nie, nie udało się. E, udało się nam trochę chyba aż za dobrze. O tak, to jest, scan numer, e, to jest skan numer 16. To jest Arkadiusz Czartoryski, który opowiada o wielkim sukcesie PiS. To jest e, e, skan z roku 2017, więc nikt już nie pamięta, jaki to był wielki sukces pis. O jaki sukces chodziło? PIS codziennie ogłasza, że ma jakiś wielki sukces. A teraz poproszę o skan numer 17, który przed chwilą zobaczyliśmy przez sekundę, a teraz zobaczmy go na dłużej. To jest taki kolarz. Skleiłem tutaj dwa skany. Na dole jest zdjęcie Agaty Dudy z jej tłumaczem Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Kremla. Przypominam, te sprawa Agata Duda pojechała spotkać się z ukraińskimi uchodźczyniami w Brańszczyku pod Wyszkowem na północ od Warszawy i jej tłumaczem na miejscu jako tłumacz zgłosił się Mateusz Piskorski i tłumaczem został Mateusz Piskorski jawnie prokremlowski działacz działacz jawny agent Polityczny Kremla, założyciel proputinowskiej partii Zmiana, ale też oskarżony o niejawne działania na rzecz Kremla, czyli o szpiegostwo na rzecz, na rzecz Rosji, dokładnie rzecz biorąc, na rzecz Rosji i Chin. E, I e, Mateusz Piskorski wkręcił się na spotkanie z Agatą Dudą, został jej tłumaczem. E, zapewne po to, żeby skompromitować nasz kraj, żeby pokazać, że Rosjanie w Polsce mogą wszystko, ale jak to się stało, że mu się to udało? No, udało mu się to, mówiliśmy o tym w jednej z poprzednich audycji, udało mu się to, ponieważ zarekomendowała go tam jego żona, działaczka PiS, radna powiatowa. W tej chwili była żona, bo już są po rozwodzie, ale nadal wspierająca Mateusza Piskerskiego, Anna Bartosiewicz, e, przepraszam, e, mm, nie, nie Anna, tylko Ewa Bartosiewicz-Piskorska, przepraszam, też trochę zmęczony jestem. Ewa Bartosiewicz-Piskorska, była żona, zarekomendowała swojego byłego męża, którego nadal wspiera, jako tłumacza podczas spotkania z, z, Agatą, z Agatą Dudą. I... Skąd Ewa Bartosiewicz-Piskorska, radna powiatowa PiS, wzięła się w tej partii, wzięła się wśród działaczy tej partii? W 2013, gdy była jeszcze żoną Piskorskiego, kandydowała na wójta w mazowieckim zabrodziu podwyżkowym, została wtedy członkinią PiS. Przyjęto ją z otwartymi ramionami, wręcz z ukłonami. O tym czytamy w artykule. Tygodnika polityka, który w wersji cyfrowej opublikował artykuł pod tytułem Zaskakująca kariera byłej żony lidera prokremlowskiej partii Zmiana. I tam czytamy, że z tymi otwartymi ramionami, z ukłonami, witał Ewę Bartosiewicz-Piskorską w PiS. Właśnie poseł Arkadiusz Czartoryski i on mówi: To nie pani Ewa zabiegała o nasze poparcie, to my się cieszymy, że chce startować z poparciem naszego komitetu. To dobry uzysk dla PiS. Tak, poseł Arkadiusz Czartoryski mówił o sojuszu z Ewą Bartosiewicz-Piskorską. Te słowa to jest jakby takie przyznanie się, że to ja zaprosiłem panią Ewę do PiS. To ja zaprosiłem Ewę Bartosiewicz-Piskorską do PiS, mówi poseł Arkadiusz Czartoryski. Obecnie, jak ustaliliśmy z Radosławem Grucą i o czym pisała polityka, Arkadiusz Czartoryski twierdzi, że od lat nie ma kontaktu z Ewą Bartosiewicz-Piskorską, no ale ona nadal działa w PiS na północnym Mazowszu, które stanowi matecznik posła Czartoryskiego, on był przecież też, rządził z ramienia PiS, rządził ostrołęką przez pewien czas. No dobrze, to już wiemy. Poseł Arkadiusz Czartoryski zaprosił żonę prokremlowskiego działacza, obecnie oskarżonego o szpiegostwo, do PiS i ona w tym PiS uwiła sobie gniazdko i dzięki temu promuje swojego byłego męża, agenta Rosji, pomaga mu robić takie prowokacje, jak to spotkanie z Agatą Dudą. Co jeszcze wiemy o pośle czartoryskim? Poproszę o skan numer 18. Może się uda? Udało się. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, że e, e, szef e, elektrowni Ostrołęka, Edward Siurnicki, słynnej elektrowni Ostrołęka, budowanej przez PiS, Edward Siurnicki, Sprowadzał setki tysięcy ton węgla z Rosji za pomocą firmy Crex. I w jaki sposób pan Edward Siurnicki wrócił do elektrowni Ostrołęka jako prezes? Już w naszych czasach, już za, za obecnych rządów PiS, ponieważ ten węgiel za pomocą firmy Crex sprowadzał w latach 2008-2009. A w naszych czasach powrócił do elektrowni Jastrołęka jako prezes, ponieważ kandydaturę pana Siurnickiego, importującego wcześniej węgiel z Rosji, kandydaturę jego jako prezesa przedstawił ministrowi skarbu państwa osobiście poseł Czartoryski, Arkadiusz Czartoryski. Czyli jak widzimy, Arkadiusz Czartoryski lubi nie tylko rosyjską agenturę, lubi również rosyjski węgiel. I tu zatrzymałem się w moim śledztwie, nie zatrzymałem się, ale pochyliłem się na chwilę w moim śledztwie na ten temat. Pochyliłem się nad firmą Krex, żeby sprawdzić, co to za firma. Ona jest słynna z tego, że miała takie dziwne stosunki ze, ze słynnym importerem rosyjskiego węgla markiem Falentą któremu po części zawdzięczamy w cudzysłowie rządy PiS, bo był jednym ze współorganizatorów słynnej afery taśmowej z 2014 roku. Firma Crex miała te stosunki z falentą bardzo dziwne. Falenta chciał tę firmę przejąć, podsłuchiwał również firmę Crex, ale najistotniejsze jest to, że podsłuchiwał ludzi z firmy Crex, ale najistotniejsze jest to, że w firmie Krex przez całe lata działał Rosjanin. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19, który przystąpił do spółki Krex. Nazywał się Wiktor Rimer. Poproszę o skan numer 19. Może się uda, może za chwilę zobaczymy ten skan. To jest fragment aktu notarialnego, który jest dostępny w Krajowym Rejestrze Sądowym i w którym czytamy, że Wiktor Rimer, syn Witalija, czyli Wiktor Witaliewicz Rimer, przystępuje do spółki Krex w Polsce, w bielsku Podlaski. Widzę, że coś się tutaj nam zacina, a szkoda, bo to bardzo ciekawy dokument. Nie możemy, niestety, widzę tego dokumentu, zobaczyć. O, chyba się uda. Tak, udało się. Super. To jest właśnie nagłówek tego aktu notarialnego. Czytamy, że 24 lutego 2004 roku e, przed notariuszem w Bielsku Podlaskim stawił się Wiktor Rimer, syn Witalia, paszport Rosyjskiej Federacji. Wiktor Rimer oświadcza, że przystępuje do spółki Krex z siedzibą w Bielsku Podlaskim. No dobrze, i kim jest Wiktor Witaliewicz Rimer? Postanowiłem go sprawdzić w rosyjskich rejestrach biznesowych. Poproszę o skan numer 20. Poproszę o skan numer 20. I to jest skan z serwisu Czekoru, z takiego internetowego rejestru biznesowego okazało się, że Wiktor Rimer był współwłaścicielem już w czasach nam bliższych w 2017 roku firmy Lynx firmy Lynx zarejestrowanej w Kuzbasie czyli w zagłębiu węglowym z którego węgiel brał również Marek, Marek Falenta te informacje potwierdziłem również w innych rosyjskich rejestrach biznesowych. Nie pokazuję ich, bo to za dużo musiałbym skanów pokazać, a jak widzę, mamy z tym dzisiaj trudności. Poproszę jeszcze o skan numer 21, również z rosyjskiego rejestru biznesowego, z innego serwisu biznesowego, z serwisu list.org. I w tym serwisie czytamy, że firma Links. Należała do Wiktora Rimera i do firmy Court Agencies Limited. To jest firma, którą dość łatwo znaleźć, bo ona jest na Cyprze, ale w związku z tym trudno się o niej czegoś więcej dowiedzieć, bo rejestry cypryjskie, mimo pewnych zmian na lepsze, ciągle pozostają w dużej mierze nieprzejrzyste. No ale zmagając się z rosyjskim internetem. Natrafiłem na ślady pewnego wyroku sądowego dotyczącego nieregularności podatkowych, które miały miejsce w firmie Court Agencies. Chciałem zrozumieć, co to za firma, z którą Wiktor Rimer, ten sam, który działał w firmie e, w firmie Krex, sprowadzającej węgiel dla pana Siurnickiego, podopiecznego posła Czartoryskiego. Chciałem wiedzieć, co to jest za firma ten Court Agencies Limited. I poproszę o kolejny skan, skan numer 22. Znalazłem w internecie ślady wyroku sądowego w Moskwie, z którego wynika, że firma Court Agencies, przedstawiająca się również jako Court Enterprises, Robiła interesy z wielką rosyjską firmą wydobywczo-hutniczą, wydobywczo-metalurgiczną, Mechel. Mechel, Miechel, to różnie można wymawiać. No i dlaczego nas to interesuje? No to nas interesuje bardzo, zacząłem z tej przyczyny, że firma Mechel to nie jest jakaś tam byle sobie jaka firma. Poprosi, poproszę o kolejny skan, skan numer 23. W jednym z rosyjskich serwisów udało mi się wreszcie trafić na tekst tego wyroku w całości. Poproszę o, o skan numer 23. To jest właśnie fragment tego wyroku sądowego. Oj, on się widzę, nam bardzo powoli ładuje. No to ja od razu powiem, co tam jest. Tam można przeczytać, że firma Cord Enterprises podpisywała umowy z firmami z grupy Mieczeł podpisywała z nimi z nimi umowy. A firma Mieczel tak się składa, że zajmuje się między innymi węglem, węglem koksowniczym, węglem takim, do którego używano niegdyś w ciuchciach. O przepraszam. dzwoni do mnie Asia, nasz dzielny. Rozumiem. Asia donosi, że komputer jej się wyłączył i że włączy się za jakieś półtorej minuty. Dobrze, to ja przez ten czas będę mówił bez skanów. Asiu, bardzo Ci dziękuję, że w tych. Asiu, no, ogromnie Ci dziękuję. Ja może powiem na antenie, co się stało po prostu. To Do, dobra. Okej. Okay. Proszę Państwa, Asi dzisiaj ktoś próbował wyrwać komputer, kiedy szła sobie po Warszawie. Próbował jej go wyrwać, uciekł, próbował jej wyrwać plecak z komputerem. Asia jest bardzo dzielna, nasz dzielny Asiator pobiegł za złodziejem, wyrwał mu ten plecak, odzyskał komputer, no ale komputer podczas szarpaniny musiał trochę ucierpieć, ucierpieć tak jak ucierpiała Asia. <laughs> Mamy nadzieję, że, że za chwilę się ten komputer włączy. No, a ja będę Państwu dalej opowiadał, jak ta sytuacja wygląda bez skanów. Mam nadzieję, że za chwilę skany będą. Firma, a poproszę tylko, żeby w momencie, w którym komputer się uruchomi, powiedziała mi, że komputer już się uruchomił, żeby mi napisała, bo my mamy tutaj taki wewnętrzny czat, żeby mi napisała, że komputer już się uruchomił i można pokazać skany. Dlaczego tak nas interesuje firma Mieczel? Firma Mieczel e, interesuje nas e, dlatego, że to jest firma, która jest poniekąd ręcznie sterowana przez Putina. E, ona należy do oligarchy Igora Zuzina, ale kiedy polityka cenowa Zuzina się Putinowi nie spodobała, to Putin e, e, publicznie napadł na konferencji prasowej na Zuzina, mówiąc, że mu się wcale nie podoba. Ta polityka cenowa pana Zózina, firma za, zaczęła nagle tracić pieniądze, no bo jej akc, wartość jej akcji gwałtownie spadła, kiedy sam najwyższy car i władca Władimir Putin ją skrytykował publicznie. O mało nie upadła. Po jakimś czasie Putin, wylewając takie trochę krokodyle łzy obłudnie, powiedział, że no nie chciał spowodować aż tak wielkich strat. Tym bardziej, że Pan Suzin, po tym jak został przez Putina zgromiony, zaczął się bardzo poprawnie zachowywać i Putinowi się podoba. E, poprawa w zachowaniu pana Zuzina. E, ta nagła łaskawość Putina wzięła się stąd, że do firmy weszli e, ludzie, najwyraźniej nowi ludzie, najwyraźniej tacy, który, e, którym Putin, których Putin obdarzał zaufaniem i których pan Zuzin musiał się od tej pory słuchać. Więc firma Mieczeł to jest firma, która e, przez pewien czas przynajmniej była właściwie ręcznie zarządzana przez Putina i przez jego. E, Ludzi przywiezionych w teczce, którzy nagle tą firmą teoretycznie prywatną, e, zaczęli zarządzać. I z taką firmą e, robił, e, z taką firmą e, robił biznes, z taką firmą związany był Wiktor Rimier, który równocześnie był wspólnikiem w firmie Kres dostarczającej rosyjski węgiel prezesowi Siurnickiemu pupilowi posła Czartoryskiego, posła Pis. Ten e, Łańcuszek jest złożony, ale jest jednak dość prosty. Putin rządzi sobie firmą, która się zajmuje stalą i, i, i węglem. Z tą firmą współpracuje firma, której wspólnikiem jest pan Wiktor Rimier. Ten sam, który działa w firmie Krex dostarczającej węgiel prezesowi Siurnickiemu, chronionemu i protegowanemu przez posła czartoryskiego. No i kiedy zobaczyłem te dwie rzeczy. A kiedy zobaczyłem, że, e, e, że firma, kiedy zobaczyłem, że poseł Czartoryski promuje żonę, potem byłą żonę agenta Kremla, żonę, która nadal tego agenta z kolei e, proteguje i promuje. I kiedy zobaczyłem, że poseł Czartoryski również. Promuje rosyjski węgiel i to węgiel biznesowo powiązany z firmą ręcznie stosowaną przez Putina. To pomyślałem sobie, że trzeba się posłowi Czartoryskiemu przyjrzeć nieco bliżej. O, mam wiadomość od Asi, że możemy pokazywać skany, to ja w takim razie poproszę od razu już o skan. Poproszę o skan numer 24, zaległy. To jest skan z Nie, poproszę o skan numer 23, przepraszam. Poproszę o skan numer 23, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. To jest ten wyrok sądu, którego, który powinniśmy jednak zobaczyć, no bo tam jest mowa o tym, że firma Court Enterprises, związana z panem Rimerem z polskiej firmy Krex, podpisywała umowy z firmą Mieczeł, sterowaną przez Sterowaną ręcznie przez Putina i jego ludzi. Jeśli nam się uda pokazać ten skan, skan numer 23, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Nie widzę, nie widzę. Skan numer 23. No dobrze. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo. Muszą mi Państwo wierzyć na słowo. Bardzo przepraszam. No dobrze, to zacząłem się przyglądać posłowi czartoryskiemu i co zobaczyłem? Zobaczyłem, że poseł Czartoryski na swojej własnej stronie internetowej czartoryski.pl pisze, że jego dumą i radością jest żona Hania, więc przyjrzałem się tej żonie Hani i okazało się, że Hanna Czartoryska według Krajowego Rejestru Sądowego działa w firmie, o, o przepraszam, coś tutaj nam się pojawiło, ale nie do końca się chyba udało. To jest chyba, nie wiem co to jest, co widzimy. To, to wygląda jak maleńki fragmencik tego skanu, który chciałem pokazać. No to chyba coś nam tutaj nie działa do końca, bo ten skan wygląda inaczej. Tak jak ja go zrobiłem. Dobrze, to poproszę o skan numer 24. Może ze skanem numer 24 nam się lepiej uda. O tak, tutaj to jest to jest skan z Wikipedii, gdzie czytamy, że firma Mieczeł zajmuje się węglem, również takim węglem, którego się używa w elektrowniach, w, w zakładach energetycznych. Dobrze. To poproszę teraz jeszcze o skan numer 25. To będzie fragment artykułu Komiersanta, gdzie jest mowa o tym. Dziwnym zarządzaniu ręcznym firmą mieczeł przez Putina, o którym opowiedziałem. Dobrze, to się nam udało. I poproszę o skan numer 26. Już wracamy do posła Czartoryskiego i do jego rodziny. Skan numer 26 to jest właśnie fragment biografii, którą poseł Czartoryski sobie napisał na swojej stronie internetowej, gdzie się chwali swoją żoną Hanią. Która jest jego dumą i radością. Poproszę teraz o skan numer 27. To jest skan serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. On się nam za chwilę pokaże. Tak. I widzimy tutaj, że Hanna Czartoryska działa w firmie Nike, w spółce Nike. Która nie ma nic wspólnego z nagrodą literacką Nike, to od razu powiem. Działa w spółce Nike, w której jej wspólnikiem był Krzysztof Czartoryski. No więc zadałem sobie pytanie, kim jest Krzysztof Czartoryski. Poproszę o skan numer 28. Okazało się, co się okazało? Okazało się, że Krzysztof Czartoryski jest radnym Ostrołęki, był radnym Ostrołęki, potem znowu wrócił do Rady Miasta Ostrołęki z ramienia PiS, a prywatnie jest bratem posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego. I poproszę o skan numer 29. Poproszę o skan numer 29. Udało się. To jest właśnie zdjęcie obu braci. Nie wiem, kim jest ten pan o zamazanej twarzy w ciemnych okularach. Wygląda bardzo intrygująco, ale po lewej jest Arkadiusz Czartoryski, a po prawej ten taki powiedzmy w trochę luźniejszej pozie stojący z bardziej zmiętą gazetą. To jest właśnie Krzysztof Czartoryski. Panowie nam tutaj reklamują Andrzeja Dudę. Co jeszcze wiemy o e, Krzysztofie Czartoryskim, o bracie, e, o radnym PiS, bracie posła PiS Arkadiusza Czartoryskiego? Poproszę o skan numer 30. Poproszę o skan numer 30, a zaraz się udało. się. To jest tak, to jest skan z gazety współczesnej w którym, Fragment artykułu, w którym czytamy, że w 2008 roku Krzysztof Czartoryski był najbogatszym radnym Ostrołęki. Swój majątek oszacował na 1 408 000 zł. No i tu można powiedzieć, że łza się wokół kręci, kiedy, to najb... kiedy pomyślimy o tych czasach, w których najbogatszy radny w mieście miał tylko 1 408 000 zł, radny PiS. Dzisiaj dygnitarze pisowscy, również ci lokalni, mają majątki bardziej imponujące, ale wtedy ten majątek imponował. No, trzeba przyznać, nawet w naszych czasach to nie jest majątek mały. Taki majątek pozwala radnemu pędzić czas na różnych niestandardowych i rozrywkach, na przykład występować w napoleońskim mundurze, w mundurze z czasów. Napoleona Bonaparte sprzed ponad 200 lat. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan, to będzie skan numer 31. Tak, to on, to właśnie Krzysztof czartoryski w tak zwanym czako, tak się nazywa to nakrycie głowy. Nosili je w czasach wojen napoleońskich żołnierze Napoleona, żołnierze cara również je nosili. I nie przypadkiem mówimy tu o carze, ponieważ, proszę Państwa, w jakich to okolicznościach Krzysztof Czartoryski, brat i kolega partyjny posła Czartoryskiego, partner biznesowy jego żony, w jakich okolicznościach Krzysztof Czartoryski przywdział właśnie takie oto wspaniałe nakrycie głowy. Poproszę o skan numer 32. Znowu zobaczymy to samo zdjęcie, ale już jako fragment artykułu. Czytamy w nim, że ostrołęcki radny Krzysztof Czartoryski w 2012 roku pojechał do Rosji bawić się z Rosjanami w rekonstrukcję bitwy pod Borodino z 1812 roku. To była bitwa, którą Rosjanie zasadniczo przegrali, ale twierdzą, że ją zwyciężyli, ponieważ twierdzą, że uciekając z pola walki. Odsłonili wielkie połacie Rosji i Moskwę przed Napoleonem. Napoleon się na tych połaciach zagubił, mróz go dopadł, więc ta przegrana była z punktu widzenia Rosji jednak zwycięstwem. I do Rosji sobie właśnie pojechał poseł Krzysztof, przepraszam, radny Krzysztof Czartoryski, brat posła Czartoryskiego. Bawić się z Rosjanami. Poproszę o kolejny skan, to dalszy ciąg tego artykułu będzie. Eee, to będzie dalszy ciąg tego samego artykułu opublikowanego przez portal Eostrołęka. Skądinąd bardzo ciekawy portal, który jako jeden z pierwszych rozsiewał teorie spiskowe na temat katastrofy smoleńskiej. O tym portalu trochę napisał Grzegorz Rzeczkowski w książce Katastrofa posmoleńska. Bardzo ją polecam, ale to taka dygresja. Dygresja, ponieważ czekamy na skan numer 33. O, już się chyba nam udało, udaje. Nie, nie udało się. Poproszę o skan numer 33. Może się uda załadować, a ja w tym czasie. Powiem, co czytamy w tym skanie. Czytamy, że pod Borodino nie zabrakło rekonstruktorów z ostrołęki. Jednym z nich był ostrołęcki radny Krzysztof Czartoryski, który od wielu lat bierze udział w rekonstrukcjach bitew w Polsce i poza granicami kraju. Atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy się świetnie bawią. Pod względem historycznym wszystko też jest bardzo dobrze zorganizowane. E, mówił. E, e, mówił e. Krzysztof Czartoryski. Niestety nie możemy tego zobaczyć, bo skan 33 się ciągle Asiatorowi nie ładuje. A szkoda, ponieważ przygotowałem jeszcze, proszę Państwa, zdjęcia, parę zdjęć tej rekonstrukcji. Bardzo chciałem, żeby je Państwo zobaczyli. Asiatorze, drogi, zrób co się tylko da, żebyśmy mogli następne skany zobaczyć. O, udało się, tak. Pod Borodino nie zabrakło również rekonstruktorów z ostrołęki. Jednym z nich był ostrołęcki radny Krzysztof Czartoryski, który od wielu lat bierze udział w rekonstrukcjach bitew w Polsce i poza granicami kraju. Atmosfera jest bardzo dobra, wszyscy się świetnie bawią. Pod względem historycznym wszystko też jest bardzo dobrze zorganizowane. No to zobaczmy sobie, jak wyglądała ta świetna zabawa. Poproszę o skan numer 34. Otóż Rosjanie tam wieszali na przykład takie oto symbole, trupie czaszki na krzyżach. Najwyraźniej taka satanistyczna atmosfera odpowiadała radnemu Czartoryskiemu. Poproszę o kolejny skan, skan numer 35. Tutaj widzimy, jak kozacy w tradycyjnych kozackich strojach śpiewają. E, tradycyjne kozackie pieśni, a tuż obok e, po prawej siedzi Rosjanin w tradycyjnym rosyjskim stroju, a może to kozak, który nie zdążył się przebrać i zdjąć dresu, a może był trochę zmęczony, bo się w przeddzień e, rekonstrukcji trochę zmęczył i nie miał siły się przebrać i śpiewać. Bardzo było miło, a, a, a miło było bardzo, miło w cudzysłowie, ponieważ cała impreza, w której uczestniczył radny PIS czartoryski, brat posła czartoryskiego, odbywała się pod skrzydłami, e, pod czujnym okiem i pod opieką. Poproszę o skan numer 36 Popro tego pana. Władimira Putina. Rosyjski dyktator osobiście tam przyjechał, doglądał żołnierzy, czy też pseudo-żołnierzy, przebierańców, doglądał rekonstruktorów przebranych za żołnierzy, rozmawiał z nimi, udzielił im państwowego błogosławieństwa, choć oczywiście byli też duchowni w prawosławnej cerkwi, którzy udzielali tam błogosławieństw cerkiewnych. Putin tam przyjechał, Przywitał serdecznie uczestników i wygłosił nawet przemówienie. Poproszę o skan numer 37, skan ostatni już dzisiaj. O, i to jest właśnie przemówienie Putina. Relacjonowały je również polskie media. Putin mówił, że e, e, że w historii naszej ojczyzny, czyli Rosji, było wiele tragedii i wojen. Zauważył całkiem słusznie. Powiedział, że wojna z Napoleonem była wojną ojczyźnianą, w której się decydowały losy Rosji, Europy i świata. Powiedział, że Rosja, rosyjska armia musiała tymczasowo odstąpić, by później zwyciężyć, czyli znowu przedstawił przegraną jako zwycięstwo. Potem powiedział, że Wydarzenia z tamtych lat są lekcją dla wszystkich, nie mogą być powodem do wrogości oraz nieporozumień. Powiedział, że na gruncie zaufania możemy stawiać czoło nowym wyzwaniom współczesności. Jednym słowem, ten bandyta, morderca i dyktator użył tej zabawy, żeby przedstawiać się światu jako umiarkowany lider, a nawet taki filozof snujący opowieści mądre o historii. I w tym pomógł mu między innymi razem z całą rzeszą innych ludzi biorących w tym udział również poseł, również radny PiS Krzysztof Czartoryski, brat posła Arkadiusza Czartoryskiego. Tego samego, który promował żonę agenta Kremla, Ewę Bartosiewicz-Piskorską. PiS, tego samego, który promował Edwarda Siurnickiego, sprowadzającego do Polski węgiel prosto od. Putina, tego samego Putina. To tyle na dziś o pośle czartoryskim i jego powiązaniach. No Na pewno jest on osobą, której należy się bardzo dokładnie przyglądać i ja to będę nadal robił. Jest już 252, więc zaraz muszę kończyć, ale na koniec jeszcze chcę Państwu powiedzieć, że działacze nauczycielscy, nauczyciele polscy, przygotowują, przygotowują happening edukacyjny, tak to nazwali, który ma się odbyć w Warszawie na Placu Zamkowym. Ma się odbyć w Warszawie na Placu Zamkowym i to będzie taka jakby konferencja, coś w rodzaju konferencji prasowej. Konferencji prasowej ministra Czarnka, który będzie pytany o cnoty niewieście, o, o, o to, jak próbuje zatruwać antyukraińską propagandą dzieci uch, uchodźców z Ukrainy. Będą tam uczestniczyć różne ciekawe osoby, w rodzaju słynnej kurator oświaty Barbary Nowak arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, domyślam się, że nauczyciele dla celów edukacyjnych wcielą się w te postaci. Wszystko odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 17 na placu zamkowym pod kolumną Zygmunta, no i czujemy się w obowiązku opowiedzieć o tym happeningu i zaprosić na niego, ponieważ... Minister Czarnek jest jednym z naszych bohaterów. Jest już jako wojewoda lubelski, był skrajnie antyukraiński. Był chwalony przez kremlowskie media za to, że chce sprowadzać do Polski Uzbeków zamiast Ukraińców, bo Ukraińcy byli dla niego zbyt zachodni. Polecamy gorąco nasze poprzednie audycje, w których mówiliśmy o ministrze Czarnku i o, ministr i o wiceministrze Rzymkowskim, jego koledze. Przypomnijmy, że Czarnek sprawował patronat nad klubem dyskusyjnym Wademekum przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jednym z prezesów tego klubu był Konrad Rękas, współzałożyciel, Jawnie Prokremlowskiej partii zmiana, kolega Mateusza Piskorskiego, o którym dzisiaj mówiliśmy, którego e, jawnego agenta Kremla, którego, ale także oskarżonego o niejawne zupełnie szpiegostwo, którego e, żonę, e, jako działaczkę PiS, promował poseł Arkadiusz Czartoryski. Więc przechodzimy do jednego z najbardziej, nie wiem, jak to powiedzieć, wybitnych, fantazyjnych. Zasłużonych, wszystkie przymiotniki tu nie pasują. Hejterów, do Hejtera Pisowskiego, który jest też pisowskim senatorem, byłym wiceministrem rolnictwa, do Jacka Boguckiego. I jak tutaj Państwo się domyślają, o właśnie, ja za chwilę założę okulary, bo będą skany, którym sam się będę też chciał przyjrzeć. O właśnie mamy tutaj pierwszy skan. Występując to jest skan z artykułu zamieszczonego przez stronę internetową TVN24, która relacjonuje to, co się zdarzyło w pisowskiej telewizji publicznej, gdzie senator Jacek Bogucki sobie wystąpił niedawno i powiedział występując w telewizji publicznej że Donald Tusk jest politykiem z hitlerowską twarzą z hitlerowską twarzą no i na tym się nie skończyło ponieważ senator Bogucki no jak jest człowiekiem jakby to powiedzieć konsekwentnym senator Bogucki zamieścił też na Facebooku bardzo długi wiersz poświęcony Donaldowi Tuskowi. Ja z góry przepraszam, dzisiaj będzie program trochę drastyczny, ale u nas nie ma cenzury. No jak trzeba zacytować obrzydliwe bluzgi pisowskiego hejtera, no to trzeba, no bo musimy wiedzieć, o czym mówimy. Poproszę naszą dzielną, naszego dzielnego realizatora, bo dzisiaj mamy dzielnego realizatora Macieja, naszego szefa całej naszej realizacji. O właśnie, Maciej nam Pokazuje ten fragment wiersza tego utworu poetyckiego, który prawdopodobnie trafi też do programu Piotra Najsztuba, bo jest jakby wymarzonym prawicowym wierszem do cytowania. Na dole, to co widzimy na dole, to jest fragment wiersza, tak jak on widnieje, zamieszczony na profilu Jacka Boguckiego. Widzimy na tym skanie, że faktycznie to Jacek Bogucki, nie kto inny zamieścił ten wiersz. Na górze mamy powiększenie fragmentu. No cóż, chyba muszę odczytać. Gnido zażygana jadowita mendo, ty kukło gówniana niemiecki przybłędo, tchórzu zafajdany ropiejący strupie, Padalcu rozdeptany ty wrzodzie na ty diabelskie łajno, ty głupi tempaku, ty kurwo sprzedajna, unijny Zupaku. Tak. Nie wiem, czy przypadkiem nam się tutaj nie usłyszeliśmy reakcji emocjonalnej naszego dzielnego realizatora, który właśnie się zetknął z tym wspaniałym utworem. Tak, no i trudno się dziwić, bo. Trudno się dziwić reakcjom na ten, na, ten na ten niezwykły utwór. No ale dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się senatorowi Boguckiemu i zobaczmy skąd on się wziął, kim on jest. Oto kolejny skan, który widzimy z czasów, kiedy senator był też wiceministrem rolnictwa. To jest fragment artykułu portalu Agropolska. Tytuł Polska żywność podbije Białoruś. Wiceminister znosi bariery. Tekst z 2017 roku. Tym wiceministrem, który znosi bariery w handlu z Białorusią, jest oczywiście Jacek Bogucki. Czytamy, że Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, uczestniczył w Mińsku, w białoruskim Mińsku, czyli w stolicy zbrodniczego reżimu Łukaszenki. Uczestniczył w Mińsku w otwarciu targów spożywczych ProdeXpo oraz w konferencji promującej polską i europejską żywność w ramach programu Smaki Europy Jakości i Tradycja. I tutaj czytamy, że wymiana handlowa produktów rolno-spożywczych między Polską i Białorusią w ostatnich latach rosła, polscy producenci są zainteresowani Rozszerzaniem obecności na Białorusi, mówił Jacek Bogucki. I dodał jeszcze, że są zainteresowani rozszerzaniem obecności na Białorusi, a także na rynkach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. No a głównym rynkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej jest rynek rosyjski. Jak widać, pan minister, obecnie senator Bogucki, nienawidzi Tuska ale e, lubi Białoruś i Rosję, lubi ruble, brudne, skrwawione ruble Putina i jego poddanych, które chciałby zarabiać. E, poproszę o kolejny skan. To jest e, to co widzimy, to jest skan z artykułu, który się e, został opublikowany w białoruskich mediach na białoruskim pro, portalu Produkt By czy też produkt baj, bo to można też tak czytać. Końcówka oczywiście oznacza Białoruś. I tutaj czytamy, że Jacek Bogucki przekonywał białoruskich reżimowców do handlowania z Polską. Tutaj tłumaczył im, że historia mówi, że na początku, że pierwszy etap takich swobodnych, Stosunków handlowych między Polską a Białorusią mógłby być nieprosty, ale potem to się wszystko wygładzi. Czyli on tutaj chciał, jak najmniej faktycznie chciał, jak najmniejszej liczby ograniczeń w tej, w tej współpracy. Czyli tutaj rozumiem, że mielibyśmy mieć jak najmniej ceł, mielibyśmy mieć takie stosunki z Białorusią, niemalże jak z innymi krajami Unii, jak z krajami Unii Europejskiej. No, Zapewne gdy, gdy, wiersze, wiersze senatora Boguckiego wskazują, że gdybyśmy weszli do środka jego głowy, no to wiele nas tam może zaskoczyć. Aczkolwiek w tym szaleństwie jest metoda, jest konsekwencja. Jak widać, senator Bogucki, wtedy jeszcze też wiceminister Bogucki, konsekwentnie chciał współpracować z prokremlowskim reżimem Białorusi i chciał zarabiać również pieniądze na handlu z putinowską Rosją. W tytule tego artykułu i w dalszej jego części czytamy, że Jacek Bogucki promuje tutaj projekt budowy przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. Przedsiębiorstw, które byłyby wspólnie stworzone przez Białoruś i Rosję. Białorusko-polskich przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. Poproszę o kolejny skan. Tak, mamy kolejny skan. To jest relacja portalu wieścirolnicze.pl ze spotkania Jacka Boguckiego z wiceministrem rolnictwa Białorusi Igorem Bryłą. I tutaj też pada w tym artykule deklaracja, że współpraca z Białorusią będzie zacieśniana. Tak wyglądała działalność. Jacka Boguckiego jako wiceministra rolnictwa w latach 2015-2018. No i tu ktoś może powiedzieć, że to był czas, kiedy wszyscy, lub może nie wszyscy, ale większość z nas miała złudzenia, liczyliśmy na to, że Białoruś się jakoś odklei od Rosji, że poprzez handel z Białorusią tę Białoruś trochę oderwiemy. Od Putina, że ona się trochę ucywilizuje. No ale po 2020 roku, po latach 2020-2021, kiedy Łukaszenko sfałszował wybory, a potem krwawo i przy pomocy Rosjan z niezwykłym okrucieństwem stłumił protesty Białorusinów chcących żyć w demokratycznym kraju. No to po 2020, po 2021 roku takich złudzeń nikt już nie miał. Jeżeli ktoś po 2020 roku próbował się bratać z reżimem Białorusi, to stanowi to na dowód na stuprocentowo złą wolę takiej osoby. Nie na jej naiwność, głupotę, tylko na stuprocentowo złą wolę. I poproszę o kolejny skan. To jest skan artykułu, fragmentu, To jest fragment artykułu, to jest skan fragmentu artykułu opublikowanego na stronie orla.pl to jest portal gminy Orla i podlaskiej gminy Orla. I czytamy tutaj w tym artykule, że w lipcu 2022 roku, czyli półtora roku po krwawym zdławieniu białoruskiej demokracji, białoruskich protestów, w Orli odbył się festyn Orlańskie Spotkanie i e, autor artykułu pisze tak, podczas festynu swoją obecnością zaszczycili nas m.in. pan Jacek Bogucki, senator Rzeczypospolitej Polskiej, pan Dmitry Czujkow, pierwszy sekretarz ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej. E... Proszę państwa, senator Bogucki. Senator Bogucki nazywa Tuska gnidą, kurwą, mendą. A równocześnie brata się z pierwszym sekretarzem ambasady krwawego, zbrodniczego Putinowskiego reżimu Łukaszenki. W momencie, w którym żadnych złudzeń nie można już mieć i wszyscy wiedzą, że jakiekolwiek próby oswajania tego reżimu nie mają, nie mają sensu. I senator Bogucki nie mówi panu Czujkowowi, pierwszemu sekretarzowi ambasady białoruskiej, że jest kurwą, gnidą, mędą, nic takiego o, w każdym razie nie słyszeliśmy o żadnym takim skandalu dyplomatycznym. A wcześniej je, jak, spotkał się z, e, z, e, jak spotykał się z białoruskimi notablami, jak spotkał się z wiceministrem Igorem Bryło, to mówił im, że e, jest niezwykle zachwycony, że zaszczycony, że się bardzo cieszy, że się może z nimi spotkać. Ja sobie dokładnie poczytałem, jakie tam padały słowa podczas tych spotkań z tymi, z tymi białoruskimi dygnitarzami. Nie mówił im, że są gnidami, kurwami. Takie słowa senator Bogucki ma dla swojego polskiego kolegi, dla rodaka. Tylko dlatego, że ten rodak jest zwolennikiem zachodu. I już natychmiast staje się zdrajcą, gnidą, kurwą, mędą, niemieckim przybłędą dla senatora Boguckiego. Dla przedstawicieli białoruskiego reżimu senator ma zupełnie inne słowa. I to nam pokazuje, jaki jest wybór geopolityczny senatora Boguckiego. On jest stuprocentowym i niezwykle zajadłym wrogiem Zachodu. On jest przyjacielem Putina i Łukaszenki. I to, że on jest tolerowany w szeregach PiS w obecnej wojennej sytuacji, to tylko kolejny dowód na to, że PiS jest zdeklarowanym stuprocentowym wrogiem narodu i że jest przyjacielem Putina i Łukaszenki. To tyle o senatorze Boguckim. To tyle o senatorze Boguckim na dziś. A my za chwilę przejdziemy do bardzo bolesnego tematu, jakim jest cierpienie i śmierć kobiet w polskich katolickich szpitalach, i pomówimy sobie o tym, co się tam kryje na zapleczu tych szpitali, za kulisami tych potwornych zdarzeń, o których się ostatnio dowiedzieliśmy. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie witam wszystkich, którzy się teraz włączyli. Gorąco dziękuję tym, którzy wykorzystali przerwę, żeby wpłacić na jedną z naszych zbiórek zrzutek, bez których nie moglibyśmy nadawać. Szczególnie gorąco tym dziękuję, którzy wpłacili na, na kampanię billboardową książki Wielkie Łowy Kaczyńskiego, która niebawem wyjdzie. Chcemy, żeby ona była na billboardach w całej Polsce. A my teraz przechodzimy Przechodzimy do tematu szczególnie bolesnego. Poproszę o kolejny skan przygotowany na dziś. To jest fragment artykułu z gazety wyborczej. Sprawa śmierci 33-letniej ciężarnej Doroty. Szpital, w którym kobieta zmarła, ma relikwie Jana Pawła II i nie wykonuje aborcji. Kobietę można było uratować, przerywając ciążę, ale lekarze tego nie zrobili po to, żeby ratować życie chorego płodu, który prawdopodobnie też nie miałby żadnego życia, był najprawdopodobniej był skazany na, 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 na śmierć i na straszne męczarnie. W imię właśnie tego płodu i jego męczarni kobie, lekarze do, dopuścili do śmierci kobiety. Ja się nie boję powiedzieć, że zabili te. Kobietę. To się wydarzyło w szpitalu w Nowym Targu. Poproszę o kolejny skan. Gazeta Wyborcza zbadała sprawę. Okazało się, że w szpitalu nie przeprowadzono ani jednej aborcji w ciągu ostatnich sześciu lat. Do dokumentacji szpitala nigdy w tym czasie nie trafiła żadna kobieta w ciąży z zagrożeniem zdrowia. Żadna kobieta, u której ciąży. Ciąża była wynikiem gwałtu, a pomiędzy 2018 i 2021 rokiem również żadna kobieta w ciąży z wadą płodu. No to rzeczywiście niezwykły, cudowny szpital, że mu się takie przypadki nie zdarzają. Może to te relikwie Jana Pawła II tak pomagają. No ale jednak przyczyny są inne. Poproszę o kolejny skan. Otóż władze tego szpitala, podhalańskiego szpitala specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Nowym Targu już w 2005 roku ogłosiły, że nie będą wykonywać aborcji. Piszę w dalszej części tekstu. Gazeta, gazeta Wyborcza. Minister Zdrowia wówczas apelował, by jednak przestrzegano prawa i nie odmawiano zabiegu zakończenia ciąży, kiedy są ku temu przesłanki. Ale dyrektor szpitala odpowiedział, dyrektor szpitala nazywał się wtedy dodajmy dla precyzji Adam Chrapsiński. Odpowiedział, że w jego szpitalu aborcje nie będą wykonywane, ponieważ patronem szpitala jest Jan Paweł II, co zobowiązuje placówkę do przestrzegania boskiego prawa i nauk papieża, czyli e, zabijanie kobiet jest boskim prawem. No brzmi to już nie, tutaj możemy sobie powiedzieć, że tak, że to jest potworne brzmi to już nawet nie, nie po katolicku, tylko zupełnie po barbarzyńsku. I możemy, możemy, możemy też pozałamywać ręce nad stanem polskiego katolicyzmu i słusznie, ponieważ ten stan w mojej i nie tylko mojej ocenie jest bardzo zły. Ale tak jak powiedziałem, brzmi to nie, nie, po, nie, nie tylko po katolicku, ale zupełnie po barbarzyńsku i zobaczymy w dalszej części programu. Że inspiracje tutaj mogły być faktycznie nie tylko katolickie. Mimo, że na pierwszy rzut oka tutaj nam się, na pierwszy plan się wysuwa ten Jan Paweł II i jego relikwie, to jest nam serwowane tutaj, abyśmy się na tym skoncentrowali. Poproszę o następny skan. Tutaj to jest kolejny fragment artykułu Gazety Wyborczej. Czytamy, że z deklaracji. O niedokonywaniu aborcji nigdy nie wycofał się kolejny dyrektor szpitala Marek Wierzba, człowiek Zbigniewa Ziobry, który trafił do Sejmiku Małopolskiego z listy Solidarnej Polski, dziś Suwerennej Polski, czyli partii Zbigniewa Ziobry. Od tego czasu Wierzba jest nieprzerwanie radnym wojewódzkim i członkiem tej, tej prawicowej partii, która opowiada się za całkowitym zakazem aborcji. Poproszę o następny skan. To jest właśnie pan Marek Wierzba, radny województwa Małopolskiego, klub radnych Prawo i Sprawiedliwość. No bo ziobrowcy w klubach należą do klubów PiS. Nie tylko w Sejmie, jak widać, ale też w Sejmikach. I poproszę o kolejny skan. Tutaj e, czytamy w e, innym artykule Gazety Wyborczej, że e, Marek Wierzba już wcześniej budził różne kontrowersje, chciano go zwolnić. Ze szpitala mówiono, żeby go zwolnić. Były naciski oddolne, presja społeczna, ale marka Wierzby nie zwolniono, ponieważ jest chroniony przez, przez Ziobrę. Ma, jak to mówią Rosjanie, kryszę w postaci Ziobry, i ta krysza go kryje. I czytamy tutaj, że nawet Ziobro zabiegał o posadę dla marka Wierzby w samorządowych władzach i stanęło na tym, że radny Wierzba został szefem komisji zdrowia we władzach województwa małopolskiego. Więc mamy tu do czynienia nie tylko z wyznawcą Ziobry, nie tylko z działaczem Ziobry, ale z człowiekiem Ziobry. Z kimś, kogo, kto, to jest nie tylko ktoś, kto popiera Ziobrę, ale to jest także ktoś, kogo popiera Ziobro. To je, pan Marek Wierzba jest popierany przez, przez Ziobrę i promowany. I dlatego poproszę o kolejny skan. Trzeba przypomnieć inny artykuł Gazety Wyborczej o tym, jak żona Ziobry kupiła luksusowy apartament. Nie do końca wiadomo za jakie pieniądze, skąd miała na to pieniądze. W tym apartamencie sobie mieszkała z, ze swoim mężem Ziobrą, a ten apartament kupiła od dewelopera, który był konfidentem komunistycznej służby bezpieczeństwa w przeszłości, a w wolnej Polsce był związany z deweloperską grupą Radius której współzałożyciel, miliarder Robert Szustkowski zdobył swoje miliardy dzięki współpracy z mafijnymi oligarchami Kremla związanymi również z rosyjskimi służbami specjalnymi. To po to, żebyśmy pamiętali, kim jest Ziobro, bo mówiąc Ziobro zazwyczaj myślimy o tym, irytującym człowieku, który niszczy sądownictwo i udaje szeryfa walczącego z przestępczością. Natomiast musimy pamiętać, że Ziobro to nie tylko to. Ziobro to również rosyjskie mafijne powiązania. Poproszę o kolejny skan. Wracamy tutaj do Marka Wierzby. Mówiliśmy o rosyjskich powiązaniach Ziobry, więc spróbujmy się Przyjrzeć, czy jego człowiek w nowym targu, szef tamtejszej kliniki, w której zabito kobietę. Zobaczmy, czy ten człowiek, czy ten człowiek, który, który działa, jakby to powiedzieć, z niezwykłym okrucieństwem i prowokacyjnie pcha Polskę ku, ku wojnie religijnej, bo to trudno inaczej nazwać. Zobaczmy, czy ten człowiek ziobry. Nie ma jakichś związków z Rosją. No i tak się składa, że kiedy sobie poszperałem na temat pana Marka Wierzby, to znalazłem relację Kuriera Galicyjskiego, czyli polonijnej, polonijnej gazety z Ukrainy. Czytamy. Że na Ziemię Lwowską zajechał rajd Katyński, czyli motocykliści z Polski jadący do Rosji. Wśród nich jest Marek Wierzba, przedstawiony jako dyrektor dużego szpitala. I pan Wierzba mówi. To mój czwarty rajd katyński. Pierwszy był w 2012 roku. To był rajd prowadzony jeszcze przez świętej pamięci Wiktora Węgrzyna trzy tygodnie na kresach. W ciągu tych trzech tygodni dowiedziałem się tyle rzeczy na temat naszej historii, których nie wiedziałem wcześniej. E Moja cała rodzina wywodzi się z podhala i na podhalu mieszkam, więc nikogo z naszej rodziny nie ma na kresach, nikt tutaj nie leży, nikt tutaj nie zginął, niemniej jednak to nie ma znaczenia. Czy ktoś ma tu bliskich, miał czy nie miał, wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy członkami tego samego narodu i ta historia wszystkich nas jednoczy, ale również fakt, że kiedyś to była część naszego państwa, świętej pamięci, Wiktor Węgrzyn często powtarzał, że wszystko, co najlepsze, rzecz pospolita miała skresów. Eee, tak nam tutaj opowiada pan eee, Marek Wierzba o swoim udziale w rajdzie. Katyńskim w motocyklowym rajdzie katyńskim jadącym z Polski przez Ukrainę do Rosji, a potem wracającym przez Białoruś i Łotwę albo odwrotnie, bo rajd katyński, rajd katyński robił takie różne kółka, opowiada nam tutaj o grupie motocyklistów, którzy właśnie takie jazdy na wschód sobie uprawiali, przedstawia siebie jako członka tej grupy i wspomina ciągle Wiktora Węgrzyna. Wspomina wiktora Węgrzyna jako Lidera tej, tej grupy. No i e, niektórzy z Państwa mogą pamiętać, niektórzy z Państwa mogą kojarzyć słowa motocyklowy rajd katyński ze słowami nocne wilki. I słusznie poproszę o kolejny skan. E, to jest fragment artykułu portalu ONET, gdzie czytamy. Że motocyklowy Rajd Katyński ogłosił, że będzie chronił rosyjską organizację motocyklistów, nazywającą się nocne wilki, podczas przejazdu przez Polskę. A dokładnie ogłosił to komandor rajdu katyńskiego, Wiktor Węgrzyn, na którego nieustannie powoływał się Marek Wierzba. Czytamy w tym artykule, że wiktor Węgrzyn deklaruje, że jest gotowy chronić Rosjan przejeżdżających przez Polskę. Uważa, że negatywne opinie pojawiające się na temat rosyjskich motocyklistów to skutek medialnego spisku. Tymczasem, jak pisze Onet, nocne wilki to nacjonalistyczny klub motocyklowy, który jest zaprzyjaźniony z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Poparł m.in. aneksję Krymu przez Rosję. Nocne Wilki poparły napaść na Ukrainę i e, ich wódz Aleksandr Zaudostanow znajduje się na amerykańskiej liście sankcyjnej. Został objęty sankcjami, e, które zabraniają mu między innymi, wjazdu do, do USA. Więc takich kolegów ma pan e, Marek Wierzba, takich kolegów na motorach. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. No bo oczywiście e, podczas eskapad motocyklowych różnych ludzi się spotyka, ktoś mógłby powiedzieć, bądźmy wyrozumiali, może to tylko takie niewinne hobby. Więc zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego, żeby zobaczyć, jak tam się prezentuje pan Marek Wierzba. E, I to jest ten skan, który widzimy: skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj, że Marek Wierzba na samym górze skanu jest, był przez trzy lata członkiem Zarządu Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich, a wcześniej był prezesem Stowarzyszenia Regionalnego w Nowym Sączu. Stowarzyszenia Regionalnego w Nowym Sączu, które teraz nazywa się Towarzystwo Sądeczanin, ale to jest ta sama organizacja. I z kim w tej organizacji pan Marek Wierzba? działał. Poproszę o kolejny skan. Bardzo ciekawy skan, bardzo ciekawa informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. Otóż w, w tej organizacji Marek Wierzba był prezesem, a członkiem komitetu założycielskiego był Zygmunt Berdychowski wówczas, który później z rąk Marka Wierzby przejął funkcję prezesa zarządu tej Organizacji. Zatem panowie Marek Wierzba i Zygmunt Berdychowski przez całe lata działali w tej samej organizacji od 2001 do 2013 roku, a później pan Wierzba przekazał panu Berdychowskiemu zarządzanie tą organizacją. Kim jest pan Berdychowski? Poproszę o następny skan. O, właśnie, już go mamy. To jest zdjęcie, na którym widzimy Zygmunta Berdychowskiego. To zdjęcie pochodzi ze strony Forum Ekonomicznego. Poproszę o kolejny skan, to sobie zobaczymy o właśnie informacje na temat pana Berdychowskiego. Czym jest Forum Ekonomiczne? To jest, to, to jest bardzo znana organizacja i impreza, cykliczna impreza odbywająca się najpierw w Krynicy, potem w Karpaczu. To jest impreza, na którą, w której Uczestniczyli przez jakiś czas całkiem ważni politycy, również demokratyczni, ponieważ pan Berdychowski sprawnie ich tam przyciągał, miał moc przyciągania, wiedział jak to robić. Potem ta organizacja ogłosiła człowiekiem roku Jarosława Kaczyńskiego, w następnym roku ogłosiła człowiekiem roku jawnego Putinowca Wiktora Orbana. E, mimo to nadal ta impreza się odbywała i odbywa również niekiedy, niestety, z udziałem nie tylko pisowców. E, na tej imprezie pojawił się również dwa lata temu białoruski szpieg Jurij Was Waskrysieński, który został, został zdemaskowany. Nie wiadomo, w jaki sposób tam się dostał, no ale wygląda na to, że po prostu tam całkiem oficjalnie, całkiem oficjalnie przyjechał. I tak się również tutaj czytamy na tym, na, tym, na tym skanie, który widzimy. Czytamy, że ta impreza, to forum ekonomiczne i organizacja i impreza, że to zostało stworzone i zorganizowane właśnie przez pana Berdychowskiego, który się tutaj chwali, że zainicjowane i zorganizowane przez niego forum ekonomiczne to jest największa konferencja polityczno-gospodarcza w Europie Środkowej. No, faktycznie to było. Przez lata bardzo ważne miejsce, gdzie się ludzie spotykali, wymieniali informacjami. No było to także idealne miejsce dla szpiegów, rzecz jasna, dla lobbystów, dla wszystkich tych, którzy chcą uzyskać informacje, wkręcić się gdzieś, zinfiltrować jakieś elitarne środowiska, wywrzeć, wywrzeć na nie wpływ. No i tak się składa, że dyrektorem ekonomicznym, Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że, że dyrektorem forum ekonomicznego, przepraszam, nie, nie dyrektorem ekonomicznym, dyrektorem organizacyjnym tego forum ekonomicznego w Krynicy był znany nam, chyba już tutaj wszystkim, doskonale Jacek Kotas, rosyjski łącznik PiS, człowiek, który przez kilkanaście lat. Kierował najważniejszymi spółkami deweloperskiej grupy Radius. Deweloperskiej grupy Radius, związanej, związanej z Rosją. Grupy Radius, której wspomniany współzałożyciel, miliarder Robert Szustkowski, o którym już dziś mówiliśmy, zdobył swoje miliardy dzięki współpracy z kremlowskimi mafijnymi oligarchami Andrzejem Skoczem i Lwem Kwietnojem, którzy współpracowali Również, którzy współdziałali również ze służbami specjalnymi Kremla. I pan Kotas całkiem jawnie się tą swoją działalnością w forum ekonomicznym chwali na swojej stronie Wikipedii, jak widzimy. Oczywiście nie tylko Wikipedia o tym informuje na temat działalności pana Kotasa w forum ekonomicznym jest, można sobie bardzo dużo poczytać, no ale dałem skan e, z Wikipedii po to, żebyśmy mieli pewność, że to jest na pewno ten sam Jacek e, Kotas, rosyjski łącznik PiS, że nie chodzi o jakiegoś innego Jacka Kotasa, poproszę jeszcze może o następny skan, to jest zdjęcie Jacka Kotasa, no skoro pokazaliśmy Pana Wierzbę, Pana Berdychowskiego, no to i Pana Kotasa powinniśmy dla sprawiedliwości pokazać. E, tak, gdyby komuś Wikipedia nie wystarczała jednak, no to poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu Dziennika Polskiego. Tutaj czytamy, że w imieniu tej właśnie imprezy forum ekonomicznego z dziennikiem polskim rozmawiali, jako jej przedstawiciele, jako przedstawiciele forum ekonomicznego, rozmawiali Jacek Kotas i Zygmunt Berdychowski. To tak żebyśmy już nie mieli żadnych wątpliwości, że Zygmunt Berdychowski, który współpracował z Markiem Wierzbą, Zióbrowskim szefem kliniki, w której zabito kobietę, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że Kolegą, że współpracownikiem tego, tego właśnie Marka Wierzby był współpracownik Jacka Kotasa. W ten sposób możemy sobie znowu uzyskać wgląd w jakiś kolejny bardzo ciekawy fragment sieci wpływów, sieci antyzachodnich wpływów, która oplata czy też wręcz przeżera Polskę, bo jak widzimy przez forum ekonomiczne, może sięgnąć nawet do kliniki ginekologicznej. I poproszę o następny skan. Również z serwisu rejestr. IO. Bo tak się składa, że Jacka Kotasa znajdujemy również w fundacji, która się nazywa Fundacja Sądecka. On w Fundacji Sądeckiej był, zasiadał, zasiadał w radzie tej fundacji od 2015 roku. Jak widać na tym skanie. Na tym skanie widać również, że to ten sam Jacek Kotas, o którym, o którym mówimy, ten sam prezes spółek Grupy Radius, bo zaraz pod Fundacją Sądecką na dole skanu figuruje jedna ze spółek Grupy Radius, spółka Radius Projekt SPV2, gdzie pan Jacek Kotas był prezesem. No i z kim Jacka Kotasa znajdujemy w tej Fundacji Sądeckiej? Poproszę o kolejny skan. E, już tak. I widzimy na tym skanie na samym górze Jacka Kotasa, a na dole widzimy Zygmunta Berdychowskiego jako prezesa Fundacji Sądeckiej, aczkolwiek pan Zygmunt e, przestał tym prezesem być, zanim Jacek Kotas wszedł do, e, do, do rady fundacji. No, ale i tak widzimy tutaj kolejne powiązanie między panem Berdychowskim a panem Kotasem. I poproszę o jeszcze jeden skan. To jest znowu skan z serwisu Rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym i tutaj widzimy pana Jacka Kotasa we władzach fundacji o nazwie Instytut Studiów Wschodnich, nie mylić z ośrodkiem studiów wschodnich, to są dwie zupełnie różne rzeczy. I w tym Instytucie Studiów Wschodnich pan Kotas jest prezesem, a potem wiceprezesem zarządu, czyli jest we władzach od 2002 do 2018 roku, bardzo długo. A obok niego w tej, we władzach tej fundacji na dole Skanu widzimy panią Mariolę Berdychowską, a na górze widzimy Jana Berdychowskiego jako członka rady. Zatem nie tylko z, z samym Berdychowskim, ale również z członkami rodziny Berdychowskiego. Jacek Kotas ma powiązania. To wszystko pokazuje po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo mocno z Jackiem Kotasem związany był Berdychowski, z którym z kolei współpracował Marek. Wierzba, szef nowotarskiej kliniki, Ziobrowski, szef nowotarskiej kliniki, w której zabito kobietę. I raz jeszcze warto sobie przypomnieć, że pan Kotas to grupa Radius związana z Rosją, a od dewelopera, który współpracował z tą grupą, Patrycja Kotecka, żona Ziobry, protektora Marka Wierzby, Nabyła w niejasnych okolicznościach luksusowy apartament. Tak to się wszystko splata, prawda? Tutaj ktoś dostaje luksusowy apartament, ktoś umiera, a w tle jest ciągle Rosja. Rosja, która chce doprowadzić nas do szału, do wojny religijnej, chce podeptać też nasze wszystkie prawa, chce nas albo przyzwyczaić do tego, że nasze prawa są deptane, albo wzbudzić w nas jakiś szał, który doprowadzi nas do wojny religijnej, religijno-politycznej, bo niestety u nas religia z polityką się, się splata. Tak czy inaczej, jedno i drugie byłoby dla nas, jest dla nas niszczące. Niestety nie tylko w Nowym Targu dzieją się rzeczy straszne, jeśli chodzi o kliniki ginekologiczne. Rzeczy straszne dzieją się w klinikach ginekologicznych w bardzo wielu miejscach w Polsce. Dlatego przenosimy się teraz do Bydgoszczy. Poproszę oko, o już mamy kolejny skan. To jest nagłówek innego artykułu Gazety Wyborczej który odnosi się do tego co stało się w Nowym Targu, ale opowiada o tym co dzieje się w Bydgoszczy. Czytamy w nagłówku: Czy musi umrzeć kolejna kobieta? W bydgoskim szpitalu pacjentka w zagrożonej ciąży boi się o życie. O co dokładnie chodzi? Poproszę o kolejny skan. Czytamy tutaj, że według informacji tvn 24 w klinice położnictwa i patologii ciąży Bydgoskiego szpitala imienia Biziela znajduje się pacjentka w podobnej sytuacji w podobnej sytuacji do której znajdowała się pacjentka w Nowym Targu Czytamy że 32-letnia Roxana jest w 24 tygodniu ciąży wody płodowe odeszły już 21 dni temu z badań wynika, że płód jest nieodwracalnie uszkodzony genetycznie i ma znikome szanse na przeżycie. A mimo to lekarze sadyści każą tej kobiecie cierpieć przez 21 dni zanim przerwą ciążę. I dopiero po trzech tygodniach, po 21 dniach, po naciskach po naciskach ze strony dziennikarzy i organizacji feministycznych poproszę o kolejny skan. Dopiero po trzech tygodniach, po naciskach, szpital podjął decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia. I feministki z Torunia, napisały, że, które wspierały pacjentkę w Bydgoszczy, napisały na Facebooku, że dziękują dziennikarzom za nagłośnienie tej sprawy, że dziękują aktywistkom. Feministycznym i dziennikarzom za nagłośnienie tej sprawy, bo jak widać, potrzebny jest nacisk, po to, żeby ktoś zrozumiał, że skazywanie kobiety na potworne męczarnie i groźbę śmierci przez trzy tygodnie, tylko po to, żeby uratować, nie uratować, tylko po to, żeby przedłużać męczarnie tej kobiety i, i, i płodu, który jest genetycznie uszkodzony, dopiero wtedy po takich naciskach Lekarze, może nie tyle zrozumieli, ale ustąpili i zgodzili się łaskawie przerwać tę męczarnię. Postanowiłem sprawdzić, kto jest szefem kliniki. Przepraszam, jeśli mówię trochę nieskładnie, no, ale to są sytuacje, które budzą potworne emocje i, i trudno się tutaj temu, trudno tak po prostu na, na chłodno o tym mówić. Postanowiłem sprawdzić, kto stoi na czele tej kliniki. Poproszę o kolejny skan. Gazeta Wyborcza napisała, a ja potwierdziłem, że to prawda, że na czele kliniki stoi profesor doktor habilitowany nauk medycznych Mariusz Dubiel, lekarz znany z przekonań określanych jako pro life. I z inicjatywy pana Dubiela w Bydgoskim Szpitalu powstał pokój pożegnań dla umierających noworodków Zorganizowany przy współpracy z rycerskim i szpitalnym zakonem świętego łazarza z Jerozolimy. Pokój został poświęcony przez bydgoskiego biskupa katolickiego Krzysztofa, Krzysztofa Włodarczyka. Więc nie ratować kobiet, prawda? Tu nie chodzi o to, żeby ratować kobiety, tu nie chodzi o to, żeby skrócić ich męczarnie oraz męczarnie uszkodzonych płodów. Tylko chodzi o to, żeby te kobiety się cierpiały, żeby urodziły nieżywe lub umierające dziecko, potem żeby jeszcze patrzyły, jak to dziecko umiera, i w nagrodę za to pozwala im się posiedzieć w specjalnym pokoju, gdzie mogą się z tym umierającym noworodkiem pożegnać. Ja nie wiem, jakiego trzeba sadyzmu, żeby coś takiego wymyślić. Zatem postanowiłem poznać pana Mariusza Dubiela odrobinę bliżej i wszedłem sobie na jego profil facebookowy. Tak wygląda pan Mariusz Dubiel na Facebooku. Przede wszystkim chciałem zobaczyć, bo tak nauczony doświadczeniem, zobaczyłem, że pan Marek Wierzba, kolega Dubiela z Nowego Targu, no, ma powiązania jednoznacznie wskazujące na Rosję. Więc postanowiłem zobaczyć, co pan Mariusz Dubiel na Facebooku napisał, kiedy Putin napadł na, na Ukrainę. Poproszę o kolejny skan. Otóż pan Mariusz Dubiel e, zamieścił wtedy na Facebooku e, słynną niegdyś piosenkę Stinga, piosenkarza występującego pod pseudonimem Sting, niegdyś bardzo znanego, zresztą nadal jeszcze bardzo znanego. Piosenka e, się nazywa Russians, znana jest też jako Russians Loved Children 2. I to jest. E, Dobrze zaśpiewana, dobrze napisana, ale niezwykle głupia i łzawa pieśni o tym, że z Rosjanami nie należy walczyć, bo oni też są, mają dobre serca i kochają swoje dzieci, i w ogóle kochają dzieci jako takie. No i pomyślałem sobie, tak, mogłem się czegoś takiego spodziewać faktycznie. Mogłem się czegoś takiego spodziewać. Polski katolicyzm, polski ultrakatolicyzm zawsze był bardziej carski niż watykański. Historia tego uczy, wiemy, co robili biskupi, którzy weszli w skład Konfederacji Targowickiej w XVIII wieku, jak zdradzili Polskę na rzecz Carycy Katarzyny. I ja nie jestem żadnym wielbicielem Watykanu. Ja napisałem książkę kiedyś bardzo krytyczną o papieżu Janie Pawle II. Niemniej teraz, kiedy patrzę na szaleństwa polskiego katolicyzmu, to na, każdy, na każdym kroku widzę, że za tą, za tą purpurą biskupią, za tym pastorałem widzę cień niedźwiedzie i łapy. I tak już w Polsce jest, tak jak już mówiłem, od XVIII wieku pewnym przerywnikiem była Epoka kprl u wtedy wbiliśmy sobie do głowy, że katolicyzm i, i, i Rosja to wrogowie, ponieważ Moskwa wtedy walczyła z każdą religią. Ale Moskwa wróciła do, do Prawosławia i Putin się ogłosił obrońcą nie tylko cerkwi prawosławnej, ale w ogóle wszelkich konserwatywnych i ultrareligijnych idei. I, e, I dlatego, w sumie, nie dziwi, nie zdziwiło mnie to, że pan Dubiel zamieścił taką piosenkę na, na swoim profilu facebookowym wtedy, kiedy Putin napadł na, na Ukrainę. Inne rzeczy mnie zdumiały, bo e, prawdę mówiąc, i tutaj od razu ostrzegam osoby wrażliwe, że zaraz będziemy pokazywać rzeczy bardzo paskudne, e, e, kiedy. Skrolowałem, jak to się mówi, czyli zjeżdżałem w dół profilu pana Dubiela, szukając jakichś innych wyrazów sympatii dla Rosji. To znalazłem rzeczy, które mnie, no, rzeczy, których szef kliniki ginekologicznej, żaden ginekolog, w ogóle żaden mężczyzna, ale, ale ginekolog tym bardziej, nie powinien zamieszczać. Znalazłem obrzydliwe mm, dowcipy, memy. Niewiarygodnie seksistowskie, po prostu wstrętne. Ja tutaj zacytuję dwa. Poproszę o kolejny skan. Tu jest właśnie takie zdjęcie, które według pana Mariusza Dubiela ma udowadniać, że mężczyzna jednak jest w stanie się skoncentrować na dwóch rzeczach naraz, i tymi dwoma rzeczami mają być części ciała kobiety, czyli dwie piersi, bo dla ginekologa Mariusza Dubiela części ciała kobiety to rzeczy, mimo że kobieta jest człowiekiem. No ale może najwyraźniej do tego ginekologa to jeszcze nie dotarło. I poproszę o kolejny skan. Z góry przepraszam za tę obrzydliwość, którą pokazuję. To jest dowcip pana Dubiela, że on tutaj pisze, że jakoby rzekomo niegdyś pielęgniarki unieruchamiały głowę mężczyzny między udami, aby mu e, podać zastrzyk i tutaj pan Mariusz Dubiel mówi, że e, pisze, że należałoby może wrócić do tych praktyk, takich praktyk oczywiście nigdy nie było, to co widzimy to jest materiał jakby to powiedzieć półpornograficzny z elementami znowu sadyzmu, ponieważ ta e, Pielęgniarka brutalnie unieruchamia mężczyznę, ale on jest chyba zachwycony, no bo ona go ściska udami, ma podwiązki na tych udach. Dobrze, może już zabierzmy ten skan. On jest naprawdę e, paskudny. E, no, i to jest szokujące. To jest szef kliniki ginekologicznej i on publicznie na publicznym swoim profilu Facebookowym zamieszcza takie rzeczy. No dobrze, ale wróćmy do sedna naszego programu. Szperając w internecie zobaczyłem, że pokój pożegnań dla matek, które urodziły umierające płody, jest reklamowany również w języku rosyjskim. Ten właśnie pokój pożegnań zbyt goszczy. Założony przez, przez, przez pana doktora Dubiela. Jest chwalony w języku rosyjskim. Jest publikacja rosyjskojęzyczna, która go przedstawia jako wielkie dokonanie. Polska Bydgoszcz, pokój dla pożegnań, dla rodziców oczekujących na dzieci z wadami letalnymi. Widzimy tutaj ilustrację złote stópki takiego. Jak rozumiem noworodka, czy takiego płodu, one są tutaj ze złota. Rozumiem, że to ma oznaczać, że ten umierający płód i jego śmierć ma jakąś niezwykłą wartość. Nie wiem po prostu, jak to skomentować, bo to jest jakieś niezwykle obrzydliwe, cyniczne podejście do, do tragedii ludzkich. No ale przyjrzałem się jeszcze, kto zamieścił ten artykuł. Otóż. Ten artykuł został zamieszczony przez Międzynarodową Organizację Human Life International. Pomyślałem sobie, dlaczego oni o polskim pokoju pożegnań w Bydgoszczy piszą po rosyjsku i przyjrzałem się tej organizacji. I co się okazało? Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że Human Life International współpracuje ze Światowym Kongresem Rodzin. A to jest. To jest ultrareligijna międzynarodówka, której partnerem są założyciele Ordo Iuris, organizacji, której chyba nie muszę tu przedstawiać. I ta ultrareligijna międzynarodówka jest sponsorowana przez kremlowskiego oligarchę i dygnitarza Władimira Jakunina, przyjaciela Putina. Jakunin był szpiegiem KGB za czasów komunizmu, działał w Nowym Jorku przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to co widzimy to jest fragment artykułu na temat który dotyczy między innymi tej organizacji Human Life International. Czytamy, że polski przedstawiciel, przedstawiciel polskiego oddziału Human Life International, niejaki Lech Kowalewski pojechał na zjazd sponsorowanych przez Putina fanatyków do Kiszyniowa. W Mołdawii. I tam pan Kowalewski wychwalał Putina jako bardzo konserwatywnego i mówił o nim, że on nie jest liderem, tylko jest prawdziwym monarchą w swoim królestwie. Mówił, że Putin jest tak naprawdę przeciwnikiem aborcji, mimo że w Rosji dokonuje się ogromnej liczby aborcji. I że Putin tak naprawdę chce tę liczbę aborcji ograniczyć, co zresztą jest możliwe, no bo Rosy, rosyjski reżim jest antykobiecy i faktycznie ostatnio podejmował pewne próby, jeśli chodzi o ograniczenie dostępu do, do, aborcji, do aborcji w Rosji. I wróćmy teraz jeszcze do tego zakonu świętego łazarza, o którym była mowa, który to zakon patrono, patronuje, jak pisała Gazeta Wyborcza patronuje pokojowi pożegnań założonemu w bydgoskiej klinice przez doktora Dubiela. Udało mi się potwierdzić informację Gazety Wyborczej u źródła. Poproszę o kolejny skan. Tak, już mamy ten skan, jak widzę. To jest wpis facebookowy Szpitala Uniwersyteckiego imienia Biziela w Bydgoszczy, czyli kliniki doktora Dubiela. E, e, czytamy tu, tutaj, że 16 grudnia 2021 roku pisze autor wpisu: W naszym szpitalu miała miejsce uroczystość otwarcia nowo wyremontowanej i doposażonej sali porodowej pokoju pożegnań, przeznaczonej dla matek oczekujących dzieci z, wad, z wadą letalną. Modernizacja sali była możliwa dzięki wsparciu Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy. Prowadzonemu przez Rycerski i szpitalny zakon świętego Łazarza z Jerozolimy, który na ten cel przekazał naszemu szpitalowi kardiotokograf, sak medyczny oraz kącik Noworodka. W uroczystości wzięli udział między innymi ordynariusz Bydgoski biskup Krzysztof Włodarczyk oraz członkowie rycerskiego i szpitalnego zakonu świętego Łazarza z Jerozolimy. I tutaj na pierwszym miejscu wśród tych członków jest wymieniony. Wielki przeor Zakonu Świętego Łazarza Krzysztof Polasik Lipiński. Krzysztof Polasik Lipiński, zapamiętajmy to nazwisko. Popatrzmy sobie jeszcze jak wyglądała ta impreza. Poproszę o kolejny skan, to jest właśnie zdjęcie ten w fioletowej czapeczce to. Micce właściwie to, to, to biskup. Tutaj e, widzimy też e, przedstawicieli lekarskiego stanu. Widzimy też pana e, Polasika, lipińskiego, wielkiego przeora zakonu. Zakon jest świecki, przypominam, więc on nie chodzi w żadnej sutannie ani habicie. Widzimy tutaj też niestety na tej sali e, dwie kobiety. Nie wiem, co one sobie myślą podczas tej ponurej i groteskowej uroczystości. No ale nie możemy wchodzić w głowy ludzi, możemy za to wejść do Krajowego Rejestru Sądowego. I poproszę o kolejny skan, ponieważ tak się składa, że jak widzimy, Krzysztof Polasi Klipiński, wielki przeor zakonu e, e, w w krajowym rejestrze sądowym figuruje figuruje między innymi jako członek rady Fundacji Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu imienia Świętego Łazarza w Jerozolimie jak tutaj właśnie widzimy ale figuruje też jako biznesmen poproszę o kolejny skan jako biznesmen przez lata całe związany z wielką międzynarodową firmą CGH która, czy też CGH, jeśli chcemy to czytać z angielskiego, firma CGH International najpierw się pojawia, w której pan Tomasik Lipiński, wielki przeor zakonu świętego łazarza, był prezesem zarządu od 2002 do 2009 roku. Był też prezesem zarządu i wspólnikiem w firmie nazywającej się Lennon House, która później się nazwała. CGH engineering, engineering, czyli CGH engineering, engineering, gdybyśmy to chcieli całkowicie z angielska czytać. Najwyraźniej obie firmy są związane i był też przez kilka miesięcy członkiem zarządu CGH Polska, firmy CGH Polska. No, najwyraźniej te firmy są ze sobą związane. Sprawdźmy, na czym te związki polegają. Zobaczmy, spójrzmy, rzućmy okiem na firmę CGH Polska. Mamy już ten skan i na tym skanie czytamy, że firma CGH Polska mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Srebrnej 39. I spróbujmy znaleźć stronę internetową tej firmy. Poproszę o kolejny skan. No, ja ją właśnie znalazłem i mam pewność, że chodzi o. Tę samą firmę, bo ona nie tylko nazywa się tak samo CGH Polska, ale na tej stronie podaje też swój adres, to jest ulica Srebrna 39. I czym jest firma CGH Polska, z którą pan, pan Polasik był związany? Polasik Lipiński, wielki przeor zakonu Łazarza od pokoju pożegnań dla umierających płodów. No więc tutaj widzimy na tym skanie, że CGH Polska jest częścią CGH Group, czyli grupy CGH, jakiejś międzynarodowej najwyraźniej grupy, skoro pisze ona o sobie po angielsku. Na górze mamy właśnie takie duże logo CGH Group, CGH Group. Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze strony Internetowej CGH Polska, gdzie firma CGH Polska wyjaśnia swoje stosunki z CGH Group. Pisze, że CGH Polska jest po prostu częścią międzynarodowej grupy kapitałowej CGH Group, która działa na rynkach europejskich, afrykańskich, blisko wschodnich i na rynku rosyjskim. A, a dlaczego działa na rynku rosyjskim? Bo działa w branży paliwowej. Czytamy niżej, że CGH Polska jest e, głównym e, wytwórcą e, zbiorników stalowych w Europie zbiorników przeznaczonych dla wielkich firm paliwowych, jak również dla tych, e, dla tych mniejszych czyli po prostu dla, dla, firm, dla firm paliwowych, dla firm z branży paliwowej. I jak sobie pochodzimy po stronach internetowych CGH Group i, 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 i oddziałów, filii, spółek zależnych tej grupy w różnych krajach, to na przykład na belgijskiej stronie, na stronie belgijskiego oddziału CGH Group, przeczytamy, że. Poproszę o kolejny skan. Przeczytamy, że. CGH grup produkuje nie tylko, nie tylko jest liderem, jeśli chodzi o stalowe zbiorniki na paliwa, ale też produkuje gazociągi czy też rurociągi właściwie dla, dla skroplonego gazu LPG. Dla benzyny, dla przesyłania benzyny, a nawet dla przesyłania, a, a nawet gazociągi dla, dla gazu nieskroplonego i e, rurociągi dla przesyłania ropy naftowej. No i teraz już wiemy, dlaczego CGH działa na rynku rosyjskim. CGH obsługuje rosyjskie biznesy paliwowe, obsługuje putinowskie koncerny i ich spółki zależne. Dostarczając im zbiorniki i rury, za pomocą których Rosja może pchać swoje brudne paliwa na cały świat, przede wszystkim do Polski, do, do, do Unii Europejskiej i do Chin, ale nie tylko, może uzależniać inne kraje od tych brudnych paliw, może te brudne paliwa rozprzestrzeniać po całym świecie, co wiąże się nie tylko z zagrożeniem. Politycznym, ale też z zagrożeniem ekologicznym, klimatycznym, z zagrożeniem dla przetrwania ludzkości na naszej, na, naszej, na naszej planecie. Zatem w takiej firmie, która obsługuje rosyjskie biznesy paliwowe, robił karierę i dorabiał się przez lata pan Tomasik Lipiński, wielki przeor. Zakonu imienia Świętego Łazarza z Jerozolimy. No, brzmi to śmiesznie, ale ten zakon pomógł stworzyć coś tak potwornego jak pokój pożegnań w bydgoskiej klinice. Pokój pożegnań, który ma być jakimś listkiem figowym, jak to się kiedyś mówiło jakimś alibi dla potwor... potwornej praktyki, jaką jest zmuszanie kobiet, aby w potwornych cierpieniach, bólach rodziły. Kłody skazane, skazane na śmierć. I znowu, wszędzie tam, gdzie widzimy, jak ktoś chce zepchnąć nas do średniowiecza, jak ktoś chce nas przyzwyczaić do deptania ludzkich praw, do okrucieństwa. Jak ktoś chce nam odebrać wrażliwość, jak ktoś chce nas krańcowo ogłupić, albo krańcowo rozwścieczyć i sprowokować nas do wojny, do wojny polityczno-religijnej. Wszędzie tam zawsze trafia się e, jakaś osoba związana z Rosją. W ten czy w inny sposób. W tym przypadku biznesowy. E, I to, to jest, mo, mogę powiedzieć, po tych kilku latach, jak już pracuję, zajmuję się tym regularnie tymi powiązaniami, mogę powiedzieć, że ta. Prawidłowość, ona jest, ona jest niesamowita. To jest, niesamowita jest częstotliwość, z jaką się spotyka rosyjskie powiązania właśnie w kręgach takich osób. W kręgach takich osób, które pragną nam e, zaszkodzić. Ja oczywiście wiem, że polski katolicyzm sam z siebie nie jest niczym e, e, miłym, ani dobrym, ani pożytecznym dla Polski. Watykański katolicyzm też ma mas masę wad. Ja nie jestem katolikiem, jestem ewangelikiem. I przez lata byłem przekonany, że tu nie trzeba szukać żadnych innych wpływów, że sam katolicyzm w sobie jest wystarczający, jeśli, jeśli się szuka wyjaśnienia dla negatywnych zjawisk, które, się, które polskie cywilizacyjnie, kulturowo niszczą. Ale widzę, że tak nie jest. Widzę, że na każdym niemal kroku za e, ludźmi, którzy prowadzą te niszczące działania w imię e, religii katolickiej w Polsce, tam na każdym kroku zawsze lub niemal zawsze znajdzie się e, ktoś związany z Rosją, zawsze się pojawi cień tej e, niedźwiedzie i łapy. Pozwolę sobie przypomnieć, e, co mówił i co obecnie nadal mówi. Donald Trump. Poproszę o skan numer 23. To jest fragment artykułu z portalu amerykańskiej globalnej telewizji informacyjnej CNN. Czytamy tutaj, że działania Trumpa osłabiały Ukrainę, między innymi dlatego, że Trump próbował wcią wciągnąć zełańskiego prezydenta Ukrainy w amerykańskie polityczne skandale. Próbując wmawiać ludziom, że prezydenta Bidena, wówczas rywala Trumpa, był jakoś uwikłany w korupcyjne skandale w Ukrainie i to jakoby miało rzutować na politykę ukraińską i na politykę amerykańską. Ukraina przedstawiał w ten sposób Ukrainę jako państwo skorumpowane, równocześnie dzielił na to próbował Amerykę oddzielić od NATO, sam się dystansował od NATO. E, chwalił Putina i e, e, z, zrobił wszystko, żeby Putinowi było łatwiej, e, łatwiej napaść na Ukrainę. Tak było. A jak jest teraz? co jak się zachowywał Trump w tym roku, w roku, w którym Putin dokonał najazdu na, na Ukrainę? Poproszę o kolejny skan, skan numer 24. To jest fragment artykułu z serwisu NPR.org. Czytamy tutaj, że Trump nieco zmienił swoją pozycję, swoje stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie. Tuż przed najazdem Putina na Ukrainę Trump... Chwalił Putina jako sprytnego i inteligentnego, ponieważ Putin ogłosił, że te samozwańcze republiki na wschodzie Ukrainy, stworzone zresztą przez Putina, są od Ukrainy niezależne, niezawisłe i, i niepodległe. Czyli chwalił akt bezprawnej agresji, akt rozdzierania Ukrainy przez Putina. Gdy Doszło do inwazji. Stanowisko Trumpa się zmieniło, ale tylko odrobinę. Twierdził, że nie ma nic złego w nazywaniu Putina mądrym czy inteligentnym, natomiast podkreślał to, że bardziej chodziło mu o wskazanie rzekomej słabości prezydenta Bidena i rzekomej głupoty krajów NATO. One wszystkie miałyby tracić w porównaniu z Putinem. Więc w sumie można powiedzieć, że ta zmiana, której stanowiska, której dokonał Trump, nie była nawet kosmetyczna. Nadal, nadal chwalił Putina, a dodatkowo jeszcze atakował zachodnich przywódców i zachodnie, i zachodnie kraje. Co teraz Trump mówi obecnie, w tych dniach, o wojnie z Ukrainą? Poproszę o kolejny skan, o wojnie Rosji z Ukrainą. Poproszę o kolejny skan. Otóż, Trump twierdzi, że Ameryka wysyła absolutnie błędne sygnały do Rosji. Uważa, że to błąd, że prezydent Biden zagroził Rosji apokalipsą po tym, jak Putin zaczął grozić całemu światu wojną nuklearną. Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone powinny nakłaniać Ukrainę, żeby negocjowała z Rosją, żeby negocjowała z Rosją. Czyli mówi mniej więcej to samo, co e, mówił, e, co niedawno powiedział słynny miliarder Elon Musk, który też ogłosił, że Ukraińcy powinni zasiąść z Rosjanami do stołu negocjacyjnego i spotkał się z powszechnym potępieniem. To jest ten człowiek, z którym Morawiecki się w Madrycie afiszuje, i to jest Trump. Nie, Trump to jest ten człowiek, z którym się Morawiecki teraz w Madrycie afiszuje i z którym PiS się afiszował i którym się zachwycał przez, przez, ostatnie, przez ostatnie lata. Poproszę o kolejny skan. Tym razem z artykułu opublikowanego po polsku, bo również polskie, polskie media je odnotowały. E, Na główek brzmi kuriozalne słowa Donalda Trumpa o wilnym wojny w Ukrainie, niczym papież o szczekaniu NATO. E, chodzi oczywiście o to, że Donald Trump w sobotę, dwa dni temu, Obwinił Stany Zjednoczone o to, że Stany Zjednoczone, że Joe Biden, że obecny rząd Stanów Zjednoczonych rzekomo nakłonił Putina do rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Rozumiecie, to nie Putin jest zły, to nie Putin jest mordercą, to zły Joe Biden go nakłonił do wojny. To jest to, co mówi sojusznik PiS teraz, teraz, kiedy już nikt, Oprócz ludzi złej woli, nie może e, żywić ani rozsiewać żadnych złudzeń na temat co do tego, kto jest winny w tej wojnie. Kto jest czarnym charakterem w tej wojnie. To jest to, co mówi Trump, to jest to, co mówi amerykański sojusznik PiS. To, I on to mówi teraz, w tym samym czasie, w którym Morawiecki się z nim afiszuje w Madrycie. I na koniec jeszcze e, Wisienka na torcie. Poproszę o skan numer 27. To kolejny artykuł z, z anglojęzycznych mediów czytamy, że syn i współpracownik Donalda Trumpa, Donald Trump Junior, Donald Trump Junior, mówiąc po polsku, nawołuje, żeby Stany Zjednoczone przestały wspierać Ukrainę. Domaga się, żeby zamiast pomagać Ukrainie, przekierować tę pomoc do mieszkańców Florydy, w których uderzył huragan. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać ofiarom huraganu, ale trzeba przede wszystkim pomagać Ukrainie, zresztą jedno drugiego nie wyklucza. Obie te rzeczy, obie te rzeczy są, są ważne. Pomoc dla Ukrainy w mojej ocenie, być może także ze względu na to, że mieszkam w Polsce, jest trochę ważniejsza, ale uważam, że, a nawet może nie tylko trochę, ale uważam, że żadnej z tych rzeczy nie należy. Że żadnej z tych rzeczy nie należy rezygnować, i te rzeczy, się, te rzeczy się nijak nie wykluczają. Mamy tu do czynienia z cyniczną próbą wykorzystania tragedii mieszkańców Florydy po to, żeby znowu pomóc Władimirowi Putinowi. To jest, jeśli dobrze pamiętam, artykuł jednej z najpoważniejszych gazet w świecie zachodnim, czyli Guardiana, gdzie czytamy o. O tym, co mówi były major KGB Jurij Szwiec, który uciekł na zachód. I szwiec mówi, że KGB zaczęło omotywać Donalda Trumpa, wpływać na niego i traktować go jak swojego człowieka już w latach 80. KGB, dodam dla młodszych słuchaczy, to służby specjalne. Cywilne służby specjalne Związku Sowieckiego, wywiad i kontrwywiad, służby, w których służył obecny zbrodniczy dyktator Rosji Władimir. E, Władimir Putin. Reset obywatelski.